Dzień dobry. Moimi gośćmi są dzisiaj dr Łukasz Durajski, lekarz rezydent w Centrum Zdrowia Dziecka i szef zespołu do spraw szczepień Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie, a także znany pogromca mitów medycznych, a przede wszystkim antyszczepionkowych, i dr Marek Posobkiewicz, główny inspektor sanitarny MSWiA. Będziemy rozmawiać o takiej grze karcianej antyszczepionkowcy BIS, w której wyrachowani biznesmeni robią fortuny w branży antyszczepionkowej. Czy panowie już grali w tę grę? Ja grałem w tak zwaną wersję testową już kilka tygodni temu. Chcąc trafić z czymś do społeczeństwa, jeżeli coś nazwiemy stricte grą edukacyjną, to samo może już kogoś odstraszyć. Tu jest taki fajny, satyrystyczny sposób zwrócenia uwagi na problem, i wszyscy grający wcielają się w antyszczepionkowca, czyli wygrywa ten, kto tym najlepszym antyszczepionkowcem zostaje. Mnie to trochę przypomniało zabawy z dzieciństwa żołnierzykami. Oczywiście żołnierzyki nie były grą planszową. Kiedy na przykład z bratem, mając się żołnierzykami, zawsze był problem, kto będzie tym Niemcem w czasie wojny, tym żołnierzykiem. No, w tym przypadku tutaj polega na tym, że wracając do II wojny światowej, to wszyscy są Niemcami. I chodzi o to, wszyscy są podstępnymi, wyrachowanymi antyszczepionkowcami, tak, którzy chodzi chcą o to, oszukać. Kto najlepiej oszuka system i kto zdobędzie najwięcej swoich głosów, największy wpływ na polityków, największy wpływ w Sejmie. Chodzi o to, żeby przemycić różne ustawy w imię tak zwanej wolności szczepień, czyli to lobby antyszczepionkowe w dużym wydaniu. Panie doktorze, pan jest honorowym patronem tej gry, która jest jeszcze w fazie testowej. Obaj jesteście, tak? I grał pan? Ja się rzeczywiście nie miałem okazji tak bezpośrednio zagrać, natomiast ja się uśmiecham, bo jak tylko pojawiło się hasło antyszczepionkowcy BIS, to taka krótka anegdota, ale koleżanka właśnie, która z lekarzem do mnie napisała, w ogóle jak to jest możliwe, że to w ogóle dramat, że wspieram taką inicjatywę i tak dalej, tak? Więc rzeczywiście jest coś w tym, że tutaj tak bardzo przewrotnie autorzy zrobili całą tą grę, właśnie po to, żeby zwrócić uwagę, tak? Całe to hasło antyszczepionkowcy BIS jest właśnie po to, żeby ewentualnie te osoby, które nie są przekonane do tych szczepień, mogły się właśnie nauczyć, dowiedzieć, wyedukować, jak wygląda kwestia szczepień właśnie w taki przewrotny sposób, tak? Także tutaj zwrócenie uwagi na te szczepienia, ale od tej drugiej strony, tak z humorem. Dyskusje z antyszczepionkowcami były prowadzone już wielokrotnie, nawet w Radzie Dialogu Społecznego. Czasami zwracają na rzeczywiście ważne rzeczy uwagę, ale często ich argumenty, ich tezy oparte na, już nie powiem czym, są tak śmieszne, że trudno jest z nimi dyskutować. I im często zależy na tym, żeby być traktowanym poważnie, ale żeby traktować kogoś poważnie, no to oczekuje się też poważnego podejścia z tej drugiej strony. I ta gra w pewnym sensie tak obnaża sposób myślenia taktyki antyszczepionkowców. Sam ją oceniam bardzo dobrze. To nie jest prosta gra, tylko polegająca na wykładaniu kart i na tym, kto będzie miał więcej szczęścia, tylko trzeba przyjąć pewną taktykę, ryzykować po to, żeby osiągnąć cel. A cel musimy nazwać po imieniu. Celem jest zmniejszenie wyszczepialności, czyli działanie proepidemiczne. Dlatego niektórzy nazywają antyszczepionkowców proepidemikami z tego względu, że jeżeli większa część społeczeństwa będzie niezaszczepiona, to jest tylko kwestia czasu, jak się pojawią większa ilość zachorowań i zgonów. Myślę, że niestety pozostaje tylko kwestią czasu, jak ponownie po kilkudziesięciu latach będą zgony z powodu odry w Polsce. Statystyka jest nieubłagalna. Około jedna osoba na tysiąc umierała. Na razie mamy kilkaset zgonów rocznie. Jeżeli liczba zachorowań będzie znów pójdzie w tysiące setek, na pewno niestety będą również zgony. A oprócz tych zgonów musimy też pamiętać o ciężkich powikłaniach w postaci takiego podostrego, starającego
zapalenia mózgu, które się ujawnia po paru latach, czyli ta część tych ofiar dopiero dojdzie po kilku latach, nawet być może spośród tych osób, które teraz już zachorowały, i one staną się inwalidami i za kilka lat mogą umrzeć. Ta gra przytacza najczęstsze argumenty antyszczepionkowców, to znaczy przekonanie, że ten słynny odczyn poszczepienny może rzeczywiście być przyczyną różnych chorób, w tym autyzmu. Przypominam, że dzisiaj mamy Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Tak. Rodzice zdesperowani mówią, moje dziecko po szczepionce zaczęło chorować, moje dziecko przestało się rozwijać. I bardzo trudno jest dyskutować z takimi argumentami, bo ci rodzice mówią o cierpieniu własnych dzieci, słyszeliśmy o własnym przerażeniu. Słyszeliśmy fragment dyskusji na temat autyzmu, tak, na temat zespołu Aspergera. To są często zaburzenia, które są dostrzegalne u dzieci, nie tych najmłodszych niemowląt, tylko u dzieci po pierwszym roku życia. I jeżeli dziecko wcześniej jest szczepione, jest koincydencja tego, że dziecko było wcześniej szczepione, a teraz ma chorobę. Ale antyszczepionkowcy opierali się na badaniach doktora, który zresztą lekarzem nie jest, miał zabrane prawo wykonania zawodu przez Izbę Lekarską Angielską. I skazany prawomocnym wyrokiem, to za fałszerstwo. I wziął duże badanie, przeprowadził na 12 dzieci wyselekcjonowanych z jakimiś już zaburzeniami. Na tej podstawie postawił swoją tezę. W tle oczywiście było to, że dostał pieniądze od firm ubezpieczeniowych. W tle było również to, że sam chciał wypuścić na rynek własną szczepionkę, na której chciał zarabiać przeciwko odrze. W chwili obecnej, około miesiąca temu, były przedstawione badanie wykonane przez Duńczyków na odrobinę większej grupie, prawie 650 tysięcy dzieci. I rzeczywiście te badania potwierdziły, że autyzm po szczepionce MMR, odra różyczka, świnka, występuje, ale występuje siedmiokrotnie rzadziej niż u tych dzieci, u których, które tą szczepionką nie były szczepione. Panie doktorze, czy te mechanizmy, które opisuje gra karciana antyszczepionkowcy BIS, to znaczy właśnie o lobbystach, którzy wywierają, znaczy kupują sobie parlamentarzystów, którzy pod ich dyktando piszą ustawy proepidemiczne, prawda, czy sprzyjające tak zwanej wolności szczepień, czy to rzeczywiście tak wygląda w życiu? Przede wszystkim zacznijmy od tego, że to są teorie spiskowe faktycznie, które są bardzo promowane przez antyszczepionkowców. Natomiast zwróćmy uwagę na to, że same zalecenia tworzone są przez ekspertów. Tak? To nie jest tak, to jest to zresztą przed chwilą przytoczone, bo duńskie badania na ponad 650 tysiącach dzieci, tak? Gdzie porównano ilość zachorowań na autyzm, znaczy pojawiania się autyzmu u dzieci szczepionych i nieszczepionych, gdzie tutaj nieporównywalnie lepiej wypadła grupa dzieci zaszczepionych. I to nie jest tak, że politycy sobie to ustalają. To nie jest tak, że usiądzie tutaj grupa, komisja sejmowa i nagle sobie ustali jakieś zasady dotyczące szczepień, tylko zajmują się tym eksperci. To są badania wieloletnie. Odkąd pojawiła się ta nieszczęsna praca w latach 90. w Wielkiej Brytanii, właściwie szczepionka odra świnka różyczka jest najlepiej przebadaną szczepionką na świecie w kontekście autyzmu. I ten mit wielokrotnie już był obalany i dotyczy to generalnie szczepień, bo tu w tych wszystkich teoriach, które są przedstawiane przez antyszczepionkowców, właśnie mamy zawsze ten element spiskowy. Tak? Tutaj doszukuje się każdy tego przekupstwa. No, trudno tutaj mówić o dużych światowych badaniach, bo jeżeli nawet ktoś ma wątpliwości lokalnie, to i tak mówimy o tym, że cały świat to analizuje w każdą stronę i no, nie ma takiej możliwości, że zalecenia w Polsce pojawią się po prostu na zasadzie tylko i wyłącznie jakiejś opinii polityka jednego czy drugiego. Czy no tak, ale antyszczepionkowcy mają bardzo prosty argument, to znaczy wielkie koncerny farmaceutyczne po prostu kupują sobie rządy, kupują lekarzy, oczywiście, ponieważ chcą im sprzedawać swoje szczepionki. Ale to jest to, co Łukasz przed chwilą wspomniał, to są te tak zwane teorie spiskowe. Ludzie lubią wierzyć w coś cudownego, niemal niemożliwego, dlatego część ludzi nabierze się na teorię pewnej pani profesor, która powie, że ludzie stają się cyborgami po szczepionkach, albo to jest autorytet antyszczepionkowców. Uwierzą inżynierowi, który sprzedaje trawę
za ćwierć miliona za tonę i zarabia miliony, a sam mówi, że wszyscy lekarze, to jest biała mafia, lekarze, pielęgniarki, cały świat medyczny, a tak naprawdę to już w ogóle wszyscy, nawet jeżeli ktoś nie jest lekarzem, nie jest pielęgniarką, ale wypowie się na temat szczepień pozytywnie, to oczywiście też musi być na pasku firm farmaceutycznych. No dobrze, ja tylko nie rozumiem, dlaczego antyszczepionkowcy rosną w siłę, bo gdyby oni po prostu gdzieś tam sobie byli na marginesie naszego tutaj życia społecznego, to... Niestety musimy powiedzieć, że częściowo szczepionki stały się ofiarą własnego sukcesu. No właśnie. Jeżeli z powodu, ja już często ten przykład podawałem, z powodu odry chorowało 150-200 tysięcy osób rocznie, 200-300 osób umierało. Czyli tam w przeciągu kilkunastu, dziesięciu lat to już szło w miliony zachorowań i w tysiące zgonów. W chwili obecnej, po wprowadzeniu szczepień w połowie lat 70., na koniec lat 80., liczba zachorowań spadła do kilkunastu przypadków, do kilkudziesięciu przypadków. W tej chwili znów wzrasta, a od końca lat 80. nie mieliśmy w ogóle zgonów. Panie doktorze, czy pan ma do czynienia z dzieciakami, które przychodzą chore na choroby, które już były... No właśnie, to jest paradoks, bo jako młody lekarz rzeczywiście jeszcze na studiach o tego typu chorobach zakaźnych uczę się tylko wyłącznie z książek, bo po prostu tego nie widziałem i nie było z tym styczności. Już powoli teraz... były przesłane do podręczników historii medycyny. Tak, dokładnie. Tak, a teraz rzeczywiście i w tym momencie musimy wrócić do tego, co było i skupić się na rozpoznawaniu odry, mieć czujność przynajmniej, jeżeli chodzi o tych pacjentów, bo faktycznie to nie jest oczywiście, nie wiadomo jak gigantyczna liczba w porównaniu do tego, co było wcześniej w setkach tysięcy. Mamy w rejonie kilku tych pacjentów, sumarycznie w Polsce są kilkaset. Natomiast no niestety te choroby się przewijają i to jest nie tylko kwestia odry, ale i krztuśca, który coraz częściej też zaczyna się pojawiać. I jako młody lekarz mogę powiedzieć tylko i wyłącznie tyle, że niestety muszę być przygotowany na to, że choroby zakaźne, których uczyłem się tylko z książek, wróciły. A czy zdarza się, że ja kiedyś napisałem w mediach społecznościowych, że tak naprawdę w tym przypadku, to jest podobnie jak Łukasz wspomniał przed chwilą, antyszczepionkowcy wspierają naukę, bo pozwalają młodym lekarzom, pediatrom zobaczyć choroby, których by nie zobaczyli. No ja nie wiem, czy panu doktorowi zależy na tym, żeby oczywiście, widzieć... Oczywiście, że nie. To jest dla nas przykre, ale w ten sposób oni wspierają naukę. Nie. Czy miał pan do czynienia z rodzicami, którzy przyszli i powiedzieli, nie szczepimy naszego dziecka, ponieważ to ogranicza, obowiązkowe szczepienia ograniczają naszą rodzicielską wolność, a my w ogóle nie wierzymy w szczepionki? To nie, rzeczywiście takiego argumentu akurat osobiście nie usłyszałem ani razu. Zdarzali mi się rodzice w gabinecie, którzy nie chcieli szczepić, ale ja to bardziej określam jako wątpiących niż antyszczepionkowych, z tego powodu, że to byli rodzice, którzy gdzieś tam coś poczytali, gdzieś tam coś usłyszeli, właśnie od hydraulika, czy osoby, która kompletnie się na tym nie zna, a wypowiada się na tematy medyczne. I to był rodzic, który potrzebował informacji, tak? I ja akurat żyję w gabinecie, do tej pory przez te kilka lat, odkąd szczepię, tylko jeden rodzic, właśnie jedna mama wyszła i nie chciała żadnych argumentów usłyszeć, której przedstawia. Znaczy obalałem to po prostu jej mity konkretnymi badaniami i rzeczywiście wyszła, trzasnęła drzwiami. To była jedna osoba, która do tej pory po prostu konkretnie powiedziała nie i tyle. Natomiast reszta rodziców zaszczepiła. I to jest tak, że rzeczywiście udało mi się przekonać tych rodziców, pokazać im, że te wszystkie pseudoteorie, te bzdury właściwie trzeba powiedzieć wprost, przekazywane na tych forach internetowych, no bo tak naprawdę to głównie to jest źródło informacji, nie mają w ogóle racji bytu, tak? A w momencie, gdy się rodzice dowiadywali, że ekspertem ruchu antyszczepionkowego jest właśnie inżynier mechaniki, czy osoba, która, pani profesor, która uważa, że szczepionki przekształcają ludzi w cyborgi, no to nagle rodzice łapią się za głowę i zastanawiają się właśnie, o co chodzi. Także, także generalnie u nas oczywiście tutaj będzie cały czas ta walka, bo to, co ruchy antyszczepionkowe próbują zrobić, no to podważyć ten nasz program szczepień w kontekście szczepień obowiązkowych w stosunku do Europy. Tak? Europa zdecydowała się wprowadzić inny system, nie ma tego obowiązkowego, no ale to się stało. No, Francja, Włochy w tym momencie też przecież wprowadziły z powrotem obowiązek szczepień, no bo na tyle powróciły choroby, że nie byli w stanie sobie poradzić, tak? Pojawiły się epidemie. Przecież dopiero co informacja z Nowego Jorku, gdzie zabroniono w ogóle poruszanie się nawet do sklepów wśród społeczności, która nie jest zaszczepiona. Do tego stopnia burmistrz Nowego Jorku podjął taką decyzję, bo rzeczywiście ta epidemia mocno ich dotknęła. Także my dzięki temu, że mieliśmy te szczepienia obowiązkowe do tej pory, że to było bardzo regularnie robione, to rzeczywiście to było wspominane.
jeszcze ta grupa w Polsce dzieci jest na tyle wyszczepiona, że ten profil bezpieczeństwa jest duży, bo tak naprawdę jedno dziecko, które jest niezaszczepione i jeżeli nawet gdzieś tam pojawiły się jakieś przypadki odry, dookoła miało całą grupę dzieci zaszczepionych, tak? Więc ta odra też nie miała szans, żeby się rozprzestrzeniać, bo pamiętajmy o to tym, że... To jest kokon. Tak, to jest właśnie ten kokon, bo pamiętajmy o tym, że jedna osoba z chora na odrę zaraża 17 kolejnych, tak? Więc to jest fala, która może bardzo szybko się rozprzestrzenić i tu o tym musimy pamiętać, że rzeczywiście, że to jest najważniejsze. Na razie szybko się rozprzestrzenia informacja o tym, że istnieje taka gra antyszczepionkowcy BIS na platformie crowdfundingowej, na której została ona oznajmiona, ogłoszona. W ciągu 2 tygodni już udało się zebrać blisko 110 tysięcy złotych. Tak. I tylko chciałabym tyle powiedzieć, że te pieniądze zostaną przedstawione nie tylko na kampanię edukacyjną, nie tylko na wydanie karty, ale także na szczepionki. Właśnie. I już w tej chwili się udało ufundować ponad 3 tysiące szczepionek. Do kogo one trafią? To znaczy tutaj autorzy myślę, że dopiero będą decydować, bo grupa rzeczywiście docelowa, która będzie w zależności od tego, jaka kwota będzie wspierana, tutaj jest kilka tych progów, które mają ustalone, w zależności od tego, który próg będzie przeznaczony, to rzeczywiście te szczepionki dla danej grupy będą przeznaczone. Także ja nie jestem w stanie też dokładnie powiedzieć, jak to wygląda progowo, ale rzeczywiście pacjenci na pewno na tym skorzystają i to jest bardzo fajna inicjatywa, którą mocno też na swoich social mediach promuję, bo rzeczywiście strasznie fajna inicjatywa, bardzo pozytywna i zresztą widać ten wydźwięk, że ta zbiórka okazała się naprawdę dużym sukcesem. I tych, co lubią, zachęcamy do tego, żeby spróbowali zagrać w tą grę. Właśnie, żeby się wścielili. A antyszczepionkowcy nie szczepią się, ponieważ posiadają już odporność. W tej grze chciałabym powiedzieć, że w tej grze ci wyrachowani antyszczepionkowcy, biznesmeni na końcu się szczepią i to pokazuje ich hipokryzję. No właśnie, ale jak się pojawia epidemia, nagle się okazuje, że wszyscy chcą się ochronić i się szczepią. Tak, ale Aleksandra Stefaniak i Kuba Stefaniak z Wrocławia, dwoje. Tak, pozdrawiamy ich serdecznie. Właśnie, bardzo twórcy serdecznie. Gry i ci, którzy wymyślili cały ten projekt. Ja już Państwu dziękuję. Pozdrawiam lekarzy z Wrocławia i Was też. Polecam najnowszy numer Newsweeka i widzimy się za tydzień, a wszystkie odcinki programu na VOD.pl. Thank you.